cały ten bal z policją odbywa się tutaj. Jesteśmy w trakcie spinaczki na najwyższe wzgórze w centrum Aten. Nazywa się to Likavitos. Jeszcze nie dotarliśmy na szczyt, ale tu znalazłem taką fajną ścianę wspinaczkową. Znam kilku kozaków, którzy by weszli tu do góry bez jakiegokolwiek sprzętu, na żywca. Drapaliśmy się na Likavitos, to nie jest jakaś wielka sztuka, to jest niecałe 300 metrów, ale warto się tu wdrapać, chociażby z tego względu, że widok jest najpiękniejszy, jaki można sobie wyobrazić. Panorama całych Aten wraz z Pireusem. I tutaj za mną, jak zrobimy zbliżenie, jest wzgórze akropolskie wraz z Partenonem, widocznym na pierwszym planie. Mieszkamy teraz w ścisłym centrum Aten, gdzieś tutaj w tej dzielnicy, ale nie rozpoznaję, który to dom z tej wysokości, także gdzieś tutaj w tych domach. No i mamy pierwszy akcent terrorystyczny w filmie. To znaczy, znalazłem wylinkę jakiegoś węża. Jest to dosłownie parę metrów od brzegu morza, więc może tu wyszedł wylinieć. Nie wiem, jak jest. I wylinka jest dosyć spora. O, zobaczcie sobie, tyle, i tu ładnie widać, że okulary mu zeszły z głowy bardzo ładnie, także wyliniał, no, zdrowy, silny wąż w takim razie, wyliniał prawidłowo. Następna atrakcja Aten, szumna nazwa Ogród Narodowy. Owszem, są tysiące drzew, setki krzewów, ale na przykład klatki dla zwierząt w tragicznym stanie, zwierzaki, no, w niejednym polskim ogródku bardziej zadbane i bardziej egzotyczne zwierzaki można spotkać. Atrakcją podobno są żółwie. Tu mamy jedno z bajorek pełne żółwi i zobaczcie sobie, wszystko są żółwie inwazyjne, amerykańskie żółwie ozdobne. Także nie ma żadnego rodzimego gatunku, żadnego kaspijskiego żółwia, żadnego błotnego żółwia, wszystko amerykańskie żółwie, które no, nie powinny być tak eksponowane. Także wzgórze Likavitos piękne i warte obejrzenia, a niestety ogród narodowy, jedno wielkie rozczarowanie. Nie polecam. No, tu jest stara, porządna klatka, tylko wymaga remontu, bo dach się chce zawalić do środka. A tu woliera niby nowego typu, ale też strasznie zgnita, zardzewiała, także zawali się kiedyś na widzów. Powinni to jak najszybciej rozebrać, to już całe aż krzywo stoi. No, z ptaków nic szczególnego, parę pospolitych gatunków papug, trochę drobiu. No, ciekawostką, nie wiem, czy to będzie widać, że część papug im uciekła i żyje sobie obok wolier na dziko, zamieszkując okoliczne gałęzie. Pani w czerwonym wdzianku chodzi z gwizdkiem i wyprasza wszystkich z parku. Tak, także taki system mają żegnania się z wszystkimi tutaj w parku. Jeśli ktoś przyjedzie do Aten i interesuje go terrorystyka, to ja i Marinos zapraszamy go do sklepu Reptilia Nostra.
każdy chociaż raz w życiu musi zobaczyć to miejsce. To jest kolebka naszej cywilizacji i jak pomyślę, że to miejsce było urządzone 2,5 tysiąca lat temu, to aż się wierzyć nie chcę. No, jesteśmy na Akropolu Ateńskim i zobaczcie sobie, pomiędzy tymi wszystkimi świątyniami jest współczesny warsztat kamieniarski. Czyli brakujące fragmenty są skanowane w 3D i dorabiane tutaj. Kawałek dalej pokażę Wam, jak to właściwie wygląda, już gotowe na przykład tych kolumnach. Świetna robota. Jakbym nie zajmował się zwierzakami, sam chciałbym mieć taki kontakt z historią. Pokazywałem Wam warsztat kamieniarski, który dorabia brakujące fragmenty. To jest wszystko robione w technice 3D i tu te białe fragmenty kolumn, które widzicie, to jest już wszystko dorobione przez współczesny warsztat kamieniarski. Także powolutku wszystkie luki, wszystkie braki będą dopełnione. Jeśli ktoś z Was był w Atenach lub planuje tutaj przyjechać, to jest plac, którego nie można nigdy pominąć. To jest plac Konstytucji, czy plac Syntagma inaczej. I jeśli na przykład oglądacie wiadomości i są jakieś rozruchy, bijatyki z policją, to jest właśnie to miejsce. Cały ten bal z policją odbywa się tutaj. Się stało, że jestem na obrzeżach Aten w jeziorze słonawowodnym. Zobaczcie sobie, co jest główną atrakcją. Naturalny peeling. Ja w tej chwili siedzę na schodach na wejściu do wody i tu już cała chmara rybek serwisuje moje nogi. Droga z Aten do portu w Pireusie w niedzielny poranek. Normalnie drogi są w ciągu tygodnia zakorkowane. Tu ten prom jest wielkości normalnie jakiegoś bloku. Panorama portu w Pireusie. Jedna z głównych ulic w Pireusie i rosną sobie na ulicy po prostu mandarynki. Spróbowałem je, smakują jak gorzkie jak grejpfruty. A w oddali na rogu piękny oldschoolowy hotel. Uliczna mandarynka była tak gorzka jak najgorszy grejpfrut jaki w życiu jadłem. W związku z tym ciastko z serem musi zabić jej smak. Grecki lagun. Chów klatkowy lagunów. Tu inne. Też wszystko uwięzione w klatkach.